Nagrywamy? No. Na trzepaku. Czyli seria. Seria odcinków w terenie. Nie, dziękuję. Nie piję, jak jestem z dziećmi. Ale ty śmiało. Zniesiorbne. Dzisiejszy trzepak troszkę zmieni formułę, bo nie będziemy rozmawiać tyle o grach, które są niewydane i hype'owane, tylko gry, które są, powiedzmy, w zasięgu ręki, już do kupienia, ale na które my mamy ochotę nagrać, pograć. Czyli my się hype'ujemy. Tak, sami się hype'ujemy, ale jedna rzecz się nie zmieni, bo w dalszym ciągu będą to bardziej spekulacje i nasze fantazje o grach, tak. A nie już... Znaczy będą jakieś tam pierwsze przemyślenia, może tak, po jednej partii czy coś takiego, ale głównie to będzie wszystko się jeszcze opierało na tym, co nam się wydaje, tak? Albo co słyszeliśmy. No aczkolwiek, żeby, powiedzmy, tradycji stało się coś, to wrzuciłbym tutaj jeden tytuł taki hype'owany, który premier miał teraz na Genconie. Sam jesteś premiera, pokazali, że coś będzie, wiem, bo znam kogoś, kto był w Stanach. Mianowicie Legendary Encounters Matrix, czyli kolejna seria z Legendary. Tak? Matrix teraz reaktywują? Tak, to jest ogólnie seria Legendary, pojawiła się w 2012, Upper Deck Entertainment zaczęło z serią Marvel, takim semi-kopem, w którym walczymy, tak. Panie Alien był pierwszy? Nie, nie, pierwszy był właśnie Marvel, tam był semi-kop, gdzie walczyliśmy z tymi villianami. Zresztą później mogliśmy się wcielić nawet w rolę w złych, ale mniejsza o tym, to był, raczej chodziło o to, że jedna osoba wygrywała na punkty. Mimo że wróg był wspólny, no i później pojawił się właśnie Alien, którego ja znowu kupiłem. I no bardzo dużo grałem, znaczy bardzo dużo, no około 20 partii chyba miałem w niego rozegrane. A z kim grałeś? Z Dagmarą głównie, dwuosobowo. O. Niestety to był minus, w sensie nie z Dagmarą, tylko że dwuosobowo, bo to jest jednak karcianka stworzona na większą ilość graczy. No ale ten system... Alien na więcej osób, tak? Na dwie osoby kiepsko? No, ja tak, bo tam właśnie jest ten system takiego tworzenia drużynowego wsparcia. Jest mechanika taka wsparcia gracza w jego turze. Czyli jak ja mam karty, które mają tą już nie pamiętam tego keyworda, ale to było... No, jakąś tą miękkę, tak? Tak, która wspiera po prostu cię w walce. To można się było przyłączyć i wykonać jakiś taki super mocny atak. Aczkolwiek bardzo mi się podobał klimat tej gry, bo tam masz tor tych zakrytych kart, które są po prostu tymi alienami, które trzeba najpierw odkryć, wykryć. Czyli tym skanerem, tak, skanerem trzeba pomieszczenie zeskanować. Czyli wiemy, że coś się zbliża, nie tak, wiemy co. Nie wiemy jak silny, jak dużo. No to fajnie. Każdy scenariusz miał swoją fabułę, jakieś zadania do wykonania, więc nie było to tylko kwestia obicia ryja przeciwnikowi, tylko wyłączenie jakiejś śluzy, otwarcie i tak dalej, nie? Więc to było wszystko oparte na filmowych tych scenariuszach. No dla mnie niesamowicie ciekawa pozycja, mimo wiem, że też można było grać chyba przeciwko sobie, tak? Że jest tam, tak, jest motyw jakiś tam agendy i tak dalej, tak, ukryte jakieś tożsamości, to ukryte cele, troszkę jak w Nemesis pewnie, którego nie grałem, Adama Kwapińskiego, ale w tym kierunku też można było rozgrywać. Więc jest to chyba jedna z nielicznych gier kooperacyjnych, które jeśli byłyby gdzieś tam ogólnie dostępne, to bym się chętnie skusił właśnie przez ten klimat, te emocje nad stołem. No i to, że każdy gracz tworzył swoją talię, ukierunkowaną na jakąś specyficzną ścieżkę. Ale przed partią budował, czy w trakcie? Nie, w trakcie, w czasie. Tylko wybierałeś, kupowałeś z marketu te karty, żeby sobie stworzyć jakąś taką sensowną całość. Nie, nie, nie wszystkiego po trochu, a ktoś inny sobie budował w oparciu o inną i razem tworzyliście taką zgraną paczkę, więc to jest... Ja też miałem okazję zagrać, tylko to już było kupę lat temu, gdzieś tam na początku mojej przygody z planszówkami. Tak naprawdę. No Marvel był 2012, więc ten gdzieś tam, nie wiem, rok, dwa lata później. W Aliena. Tak. Nawet od razu chyba kupiłem z tym Predatorem. Pod granie z bratem akurat kupiłem, bo brat gdzieś tam też znał te... Co, nie klimaty. Chcesz? Nie, też. Znał te klimaty i... No i tak, żeby go skusić, tak, żeby właśnie pograć, no i kooperacja, tak, czyli nie bierzemy się nie przeciwko sobie, tak, to nie jest tak, że, bo tak widziałem, że właśnie brat ma taką tendencję, że raczej ucieka od gier kompetytywnych. No i zagraliśmy i było okej, tylko ja miałem ten problem gracza alfa, gdzieś tam pewnie mniej lub bardziej nieświadomie, że po prostu mówiliśmy sobie, jakie mamy karty i słuchaj, to ty zagraj to, tak jak wiesz, graliśmy właściwie, można powiedzieć, że solo, tylko razem żeśmy dumali nad tymi swoimi rękoma, więc tutaj pewnie troszeczkę psuliśmy sobie rozgrywkę pod tym względem, żeby jednak sobie nie ujawniać tych kart ręki, prawda, żeby sobie utrudnić nieco tą
tą partię. Tak, bo to się tak troszkę zrobiło tak jak Spirit Island, że wykładamy karty naprzeciwko siebie i sobie porównujemy, kto ma większego. No. Znaczy, no, nie, no tak, no ogólnie co zrobić, żeby było dobrze. Tak. Jak zagrać najbardziej optymalnie. No ale tak, znaczy powiem ci, pewne rzeczy faktycznie mi się fajnie spinały tematycznie, ale chyba zagraliśmy raz czy dwa, pamiętam, że jakiś dramat to było rozkładanie tej gry, w ogóle na początku jakieś sortowanie, znaczy, kupujesz, tak, kupujesz w ogóle niepoukładane karty, 500 kart. No. Do scenariusza pamiętam, że tam chyba z półtorej godziny wyszukiwałem te karty, no to ja już sobie porobiłem, tak, ja sobie porobiłem przegródki i to wszystko było gotowe. To wiesz, to jak do grania takiego casualowego w domu z bratem, jak ja muszę półtorej godziny przygotowywać karty, żeby to rozłożyć, no to jest nieporozumienie. No. Nie, tam trzeba było opracować taką technikę już setupu i dał radę to przyspieszyć. No ale przeskakując, znaczy tak, u mnie wyleciała z kolekcji ze względu na, no chcąc nie chcąc, denerwującą losowość, szczególnie na dwie osoby, gdzie już powiedzmy dochodziłeś do tego ostatniego scenariusza, jeden boss tam, wielka ta samica, matka do pokonania, no i po prostu mielisz ten deck, czekając aż ci podejdą karty takie, żeby zadać jej to obrażenie, nie? No. Mm-hmm. Więc to, znaczy to też wynikało pewnie z małego, z mniejszego ogrania, bo gdybym lepiej te deki budował, to pewnie i były bardziej efektywne. No ale jednak to był czas, kiedy te rotowały bardzo tytuły, więc to był jakiś powód, dla którego leciał. No i przechodzę do tego Matrixa, bo w międzyczasie się pojawiło Big Trouble in Little China, Buffy, ta wampirka. Tak, i pojawił się jeszcze James Bond, Archiwum X. Firefly, tak mówiłeś? Firefly, tak, na podstawie tego seriala też. Predator. Można było łączyć. Łączyć, tak, z Alienem. I coś jeszcze było, że można było chyba łączyć te światy. Z Bondem właśnie? Znaczy, można coś tam było chyba z Marvela wrzucać też, Hulka czy coś takiego do Aliena, ale to nie jestem na 100%. No i teraz właśnie wychodzi ten Matrix. Tak w sumie chyba na fali tego beznadziejnego ostatniego z Keanu Reevesem. A ja właśnie oglądałem tego czwartego, ale to kiedyś przy okazji Netrunnera powiem. Bo ja miałem bardzo niskie oczekiwania, a w sumie mi się nawet podobało. Tak? O, no to widzisz, no to dobra rekomendacja. Trzecia część mi się bardzo nie podobała, bardzo mnie zawiodła, a czwarta, no miałem niskie faktycznie. No tak, po tych zapowiedziach to wyglądało fatalnie, no ale to widzisz, no to ciekawe, obejrzę chętnie. Ale może dlatego, że jestem właśnie starym gościem i lubię oglądać innych dziadków akcji, jak ten kung fu robią. Więc no tak, wspomnieliśmy o tym Alienie po to, żeby tak mniej więcej nakreślić mechanikę z samych tych serii Legendary, bo to podejrzewam, że ale to będzie podobnie. Go, tak? Tak, z tego co widziałem, jeśli nie, to niech ktoś tam poprawi, ale... Ale, ja ci powiem, się zastanawiałem na przykład, żeby pod bratanka młodego kupić to Legendary Marvel z wiadomych względów, ale tam chyba sama mechanika nie jest jakoś bardzo trudna, natomiast tam jest dużo tekstu, a tam jednak jest tekst, znaczy Marvel jest tylko po angielsku dostępny. Tak. On już nawet nieźle czyta, bo on tam dopiero do podstawówki idzie, ale chłopak jest taki bystry. I to też wiesz, no, do czytania by go zachęciło gdzieś tam do kombinowania, liczenia też jakiegoś. W sumie z angielskiego też sobie nieźle radzi, no ale to ale jednak ja ci, za dużo. Znaczy, no, wiesz co, nie, jak patrzę na te karty, to tam większość kart opierała się na symbolach i te karty bardzo się często powtarzają, więc myślę, że on by szybko załapał znaczenie, po obrazku już nawet, nie? A ta karta robi to, nie? No tak, no bo to wszyscy my jesteśmy tak starzy i mamy wyprane berety przez smartfony, a oni, to dzieci jeszcze mają dobre szare komórki i to szybko łapią, więc tylko, że ona jest teraz chyba jakoś tam niedostępna, horrendalnie droga. Naciągasz mnie? Nie, bo ona, no właśnie problem jest z dostępnością tych tytułów. Oni wiesz, rzucają nową część i tak jakby zapominają starych. Chyba, znaczy Marvel jako jedyna chyba część jest kontynuowana dodatkami, tak, ale tak, z tego co widzę podstawy, to raczej brakuje na rynku. Więc Matrix wydaje się ciekawy, jeśli chodzi o świat zarówno, jak i graficznie też jest... No tak chyba w kierunku anime wygląda na to, że idą tej serii właśnie, która była tam, bo pamiętasz tam między którymiś częściami tak, wyszła taka właśnie fajna animowanka, więc też na szczęście nie dali gdzieś tam zdjęć z filmu, w której części tam zrobili taką złotą edycję któregoś Marvela i po prostu wcięli kadry z filmu. Tutaj są po prostu ilustracje, więc to jest na plus na pewno, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale teraz... co, myślisz, że ten, że to IP Marvela, Matrixa tak cały czas żyje? Nie.
No właśnie. Czyli bardziej na nostalgii, to do nas jest skierowane tak naprawdę. No nie oszukujmy się, no bo to raczej nasze pokolenie gdzieś tam właśnie ludzi, którzy gdzieś tam byli pewnie... Żerują na nas, no ale tak samo patrząc na te tytuły, no może po zabawie, ale ten Big Trouble in Little China czy James Bond, no to są 30 plus tematy, nie? To też prawda. Goonies chyba tam, nie, Goonies to inna gra była, to nie było Legendary. To Buffy i Vampire Slayer, to ja tego też zupełnie nie kumam, ale to chyba też ma dużo fanów, to też raczej ludzie w naszym raczej roku. Tak, no. No ja bym kupił, jakby był na przykład... Ale kupiłbyś, tak? Bo właśnie, bo miałem zapytać tego Matrixa. Matrixa nie, jakby był na przykład, wydaliby jakiegoś takiego Krugera, Koszmar z Związów w tej serii, to bym co, zakupił. Żonę byś tym ten? Straszył. Ale nie, bo to wydaje mi się, to byłby fajny pomysł na stworzenie takiego świata właśnie horrorów, wiesz, takich nierealnych jakichś tam wydarzeń i wsadzenie w to właśnie do takiego stworka, to by było całkiem... Okay. Oglądałeś Koszmar z Związów, jakąś tam część? Oj, ty nie jesteś horrorowy. Ja się boję horrorów. I to tak strasznie, że... Ja też się bałem i później w nocy płakałem, ale oglądałem. Ja darłem mordę w kinie, się śmiali wszyscy na to. I na tym skończyłem przygodę z horrorami. Dobra, przechodzimy dalej do tytułów, które tym razem już coś tam pograliśmy i mamy ochotę pograć w nie jeszcze, tak? Tak. To co, to teraz dajesz jakieś... Zróbmy przeplatankę, nie? No. Zacznijmy sobie od tego może Summoner Wars. Tak. Dwójeczki. Druga edycja, tak. Tak, mi się udało zagrać jedną partię. Ty ile zagrałeś? Ja tylko grałem komputerowo, online, kilka partii w tą nową edycję z algorytmy tam, z tą sztuczną. A, okej. Czyli no. Nie przeciwko prawdziwym. Nie, nie, niestety. Okay. I przez to też ten mój entuzjazm myślę, że osłabł. Zresztą ja nie lubię grania online, to już w ogóle sobie tak, tak, tak. Chciałem chyba obrzydzić tą grę, żeby nie kupić. Bo sobie... A mimo wszystko bardzo długo, żeś tam, pamiętam, nie... Podjazdy robiłem. Tak, no bo może to. Ja, może to. Pierwsza edycja mi się bardzo, bardzo podobała. Więc a druga, no, w wielu kwestiach z tego, co słyszałem, poprawili niektóre mechaniki. Tak, ja też właśnie znowu będę mówił o tych rzeczach, które po prostu słyszałem gdzieś tam na mieście, bo mówię, jestem tylko po jednej partii. Gniazdo czy na huśtaweczkę? Okej. Okay. Na co widzisz? No i to, mechanika tam pozmieniali troszeczkę, bo... Tak, właśnie miałem powiedzieć, że to, co... Powiem o tym, o czym słyszałem, tak? Że ludzie, którzy właśnie już po paręset partii zagrali, czy nawet ponad kilka tysięcy partii w jedynkę, w podstawkę, plus już setki partii właśnie w drugą wersję, bardzo sobie chwalą mechanicznie zmian. Tak naprawdę jedyna wada jest taka, że tych frakcji już jest w jedynce ileś tam narobionych, których brakuje w drugiej edycji. Mhm. Czyli ta, powiedzmy, różnorodność jeszcze nie jest tak duża, też możliwości przez co tych buildingu ewentualnego są ograniczone. No ja słyszałem na przykład taki zarzut, że te... Do której części? Do drugiej, że te nowe frakcje są takie bardziej vanilla, nie są tak, są zbyt wygładzone, nie? Nie są tak różnorodne, przegięte, bo trochę tak jak z Agricolą, nie? Starą wersją, że żeby były te karty mocno przegięte w jedną lub drugą stronę i dawało ci to takie pole trochę do popisu, do kombinowania. Tak. A tutaj słyszałem taki zarzut, że właśnie łatwiej się prowadzi, nie? Te frakcje. Łatwiejsze są w obsłudze, nie mają tego pazura, które miały jedynka, ale to jest jakaś tam opinia na BGG, nie? No, znaczy wiesz, no, ciężko powiedzieć, bo ile tych frakcji też było w pierwszej części, natomiast to, co ja znowu słyszałem, to jest tak, że mechanicznie po pierwsze lepiej jest gra, dużo lepiej jest zbalansowana z tego względu, że w pierwszej części podobno była jakaś taka strasznie psująca grę mechanika... Kampowania? Nawet nie kampowania, tylko zabierania many przeciwnikowi. Nie? I to strasznie psuło grę tak naprawdę. I właściwie było jedynym... Znaczy, no to było psuje gra, tak, mechanika, która to wszystko psuła. Plus gra była mocno losowa, taka swingi była bardzo mocno. Z dwóch względów. Po pierwsze, większość zwykłych jednostek miała po jeden hit point, a po drugie te ataki były stosunkowo mocno losowe, czyli te no, szanse trafiałeś 66. na 4-5-6. Tak, czyli 66% szans miałeś i 30%. I teraz wiesz, za każdym razem jak zabijałeś tą jednostkę, to dostawałeś manę i to taka była kula śnieżna, że wiesz, albo ci wchodziło 2/3 cały czas sukcesji i po prostu zmiatałeś przeciwnika, i zawsze oczywiście, tak? Albo właśnie miałeś tego niefarta, że ciągle ta 1/3 brak sukcesów i wiesz, przeciwnik sobie manę trzaskał, a ty plus zabijał ci jednostki, a ty stałeś w miejscu.
I teraz to poprawili, bo po pierwsze jednostki, większość jednostek ma dużo więcej HP. Mhm. Po drugie ataki, przynajmniej te melee ataki, czyli te ataki w starciu bezpośrednim mają no, bardzo duże prawdopodobieństwo, tak? Bo to już jest 5/6 tak naprawdę, to jest 80, tam nie wiem, 5-6% chyba. Nie 80, no 4-5%. No ataki dystansowe to w dalszym ciągu, tak? Są nieco bardziej losowe, ale mimo wszystko, tak? Przez to ta gra jest, jeszcze mniej jest losowa. Tam jest ten aspekt losowy. Bardziej strategiczny. Ale bardziej, tak, bardziej się, jeszcze bardziej się opiera na skillu niż pierwsza część. Po drugie podobno, właściwie wszystkie umiejętności są zmienione w drugiej edycji. W sensie one są podobne, tak? Te frakcje do tych frakcji w feelingu z pierwszej edycji, ale są ciekawsze podobno. Większość z reguł właśnie że te umiejętności są, dają większą możliwość do takiego kreatywnego właśnie. Aha, nie są tak oczywiste. W trakcie partii. Natomiast wiesz, no znowu ja się cofnę do tego, co ty powiedziałeś, tak, że mówisz, że te frakcje są prostsze do prowadzenia i tak dalej. No w jedynce już tych frakcji było mnóstwo wydanych. Podobno też było tak, że im nowsze były frakcje... Tak, ten set przymierza w ogóle to już był taki dedykowany dla osób, które już ograły sobie ten pierwszy zestaw. Ale też podobno były bardziej wygładzone i bardziej zbalansowane niż pierwsze tak naprawdę. Aha. Frakcje, które były w ogóle były takie... jednowymiarowe, że właściwie grały się nimi w jeden tak sposób i też mocno były niezbalansowane, więc widać było, że ci designerzy, ci deweloperzy się uczą, tak, jakby z czasem i coraz lepsze rzeczy. To jest ciekawe, bo pamiętam jak rozmawiałem tam z właścicielem Wargamera tutaj o Summoner Warsach, on na początku powiadał, że był na to szał, ale jednak szybko to w miarę siadło właśnie przez to, że ta gra nie dostawała życia, w sensie tak jak LCG, nie? Że cały czas się wypuszcza nowe boostery. Tam delikatnie możesz modyfikować te talie, ale jednak wszystko było takie raczej stałe. Nie? Miałeś ten stały zestaw startowy, tych 8 czyli już frakcji. Mm-hmm. Dokupywałeś sobie ewentualnie gdzieś tam najemników. Tam deckbuilding jest chyba minimalny. Tak. Tam deckbuilding jest... Ale widzisz, ale to teraz właśnie wróćmy do tego, dlaczego ta gra w ogóle trafiła do kolekcji. No właśnie, bo u nas trafiła... to jest na plus. Bo ja się bardzo długo wzbraniałem, jakby odradzałem ci, prawda? Mm-hmm. Tak aktywnie byłem przeciwny temu, tylko że zagrałem jedną partię i po prostu byłem zachwycony tą grą, za chwilę powiem dlaczego. I jednym właśnie z tych argumentów, które przekonały za zakupem... Coś nie ten? Nie. Które jakby przelały to... Przelały te złoto na konto sprzedawcy. Byłego właściciela. Był fakt właśnie, że to jest gra, gdzie otwierasz pudełko, dajesz talię, tasujesz i gramy. Tłumaczy się tą grę dosłownie 5 minut. Tak. I wszystko jedno jest na kartach, koniec. Gra ma naprawdę w porównaniu z innymi, i tutaj znowu można dyskutować, czy to jest collectible, czy to nie jest collectible, czy to jest deckbuildingiem, czy nie. Na pewno to jest ta gra typu dueling, tak? Czyli bierzemy się po mordach w jakiś sposób, ze sobą się tłuczemy. Jakiś tam deckbuilding jest możliwy, natomiast jest deck kart, który zawsze losowo w losowej kolejności nam będzie wychodzić i są fajne umiejętności na tych kartach, które łamią te podstawowe zasady i to z reguły łamią w taki no naprawdę kreatywny i mocny sposób, tak? To nie jest euro gra, gdzie plus jeden, znaczy są i takie umiejętności, tak? Plus jeden do ataku i tego typu rzeczy, ale wiele z tych umiejętności wymaga tak, no, pomysłu. I zależy też od frakcji, tak? Oczywiście. No ale właśnie, no i właśnie, nie ma deckbuildingu, wyciągamy frakcje, są na początku są już w miarę zbalansowane, tam na pewno nie ma idealnego balansu, ale zagramy i nie będzie, znaczy może być taka sytuacja, tak, na pewno jak siądzie bardzo doświadczony gracz i zupełny noworyż i ten doświadczony gracz będzie chciał zagrać super efektywnie, że druga osoba odejdzie. Tak, to maksymalnie wykorzysta umiejętności tego, tej frakcji, nie? Tak, ale jak siądą gracze, którzy chcą się trochę pobawić, to naprawdę jest bardzo dużo fajnego kombinowania bez budowania talii. Mm-hmm. I to, co jest fajne, podejrzewam, że w WC też jest to, że te frakcje jednak się różnią. Tak, mocno tak, bardzo stylem gry. No. I znowu, te fajne rzeczy, które są w innych halcegach, czyli frakcje, które się bardzo różnią stylem gry. Ja, w zależności od tego, przeciwko jakiej innej frakcji grasz, to ty o tym nawet wspominałeś, prawda? Trzeba się że dopasować. Musisz dopasowywać. Mm-hmm. To są najlepsze takie cechy LCG-u, że masz jakąś rasę, ona ma specjalność, chcesz grać pod mocne strony, ale oprócz tego jeszcze musisz dopasowywać się do konkretnego przeciwnika i wykorzystywać jego słabości i gdzieś tam omijać jego. I to zwiększa regrywalność no, w olbrzymi sposób, tak. bo łączysz na różne sposoby te wszystkie frakcje ze sobą i patrzysz, jak to działa. Tak. Dalej wyciągasz ten deck i za każdym razem te karty ci wychodzą w innej kolejności, więc nawet jedną frakcją zagrasz przeciwko jednej tylko, czyli taka jedna para. Ty bierzesz sobie jedną frakcję, ja biorę sobie jedną frakcję, spokojnie zagramy pewnie z 20 partii, jak nie więcej nawet i każda będzie tak naprawdę inna. Mimo, że jest statyczny setup i no tak.
Także to jest na plus, tak, że nie trzeba budować talii. Inne gry, tak, które powiedzmy mogłyby, nazwijmy to w tej kategorii takich tych gotowych gier duelingowych, gdzie nie trzeba budować deku, czyli na przykład Keyforge, na przykład, nie wiem, Radlands można pod to pociągnąć. No powiedzmy z tych gier. W Keyforge'u wadę jaką widzę to jest to, że te deki będą bardzo, bardzo często będą strasznie się różniły poziomem. Tak, no ostatnio mocy, nawet mieliśmy taką partię i tutaj odczułem te wszystkie zarzuty, które się do tej gry pojawiały na sobie, gdzie właśnie tak na ślepo wzięliśmy te deki. Tak, że po długiej przerwie już wróciliśmy do tej gry, ale no tak naprawdę nie bardzo miałem co z czego skleić i tak siedziałem całą partię smutno. Próbowałem jakoś tam sobie wystawić karty. Ale z drugiej strony ja też tej gry nie odbieram, znaczy w ogóle teraz jakoś jak gram to nie po to, żeby wygrać, tylko żeby satysfakcja z używki była najciekawsza. Więc nawet jeśli miałbym zagrać znowu ten sam układ, tym samym dekami, to mimo wszystko po prostu bym się starał bardziej i szukał gdzieś tego punktu zaczepienia nawet w tej słabej talii, gdzie mogę odnieść jakiś sukces. Tak. I to poznawanie talii, możliwości samo w sobie jest fajne. Dla niektórych będzie to frustrujące i nie ciekawe. Wydaje mi się, że trochę w ogóle, kiedy rozpoczyna się, to jest trudno zmienić ten sposób myślenia, zwłaszcza jak się gdzieś tam przychodzi, tak jak my z Eurogier, gdzie no, grasz o zwycięstwo, prawda? Siadasz do planszy i okej, chcesz osiągnąć pewne cele, chcesz jakieś fajne kombosy odpalić, ale na końcu gdzieś walczysz o ten punkcik. O to pierwsze miejsce, tak, o ten każdy punkcik, żeby wygarnąć, żeby od przeciwnika troszeczkę więcej zgarnąć. A przynajmniej na początku w tych właściwie wszystkich według mnie duelingowych grach lepiej przyjąć taki mindset i tak naprawdę później też, że się bawimy, że przede wszystkim te gry służą do tego, żeby coś fajnego zrobić w trakcie partii, że wynik końcowy jest tak naprawdę drugorzędną historią, zwłaszcza na początku jak się uczymy tej gry, a chodzi o to, żeby coś, mam fajną kartę, mam drugą fajną kartę, jak tu zrobić, żeby odpalić jakiś mega fajny kombos, ja przegram 3 do 0, 50 do 0, ale no to nawet, coś fajnego zrobię. Nawet ostatnio rozmawiałem z córką, bo ona namiętnie gra w Genshina. Ja co tam, to jest? To jakiś ten online, wiesz, RPG taki online'owy, nie? No. I oczywiście jako dobry rodzic ją cały czas odwodzę od siedzenia przy komputerze. Na rzecz planszówek, tak. I ona mówi, no ale zobacz, to też są ciekawe questy. Wcale nie są takie proste, patologiczne. Też muszę się nagłówkować. Mówię, tak, ale tu już odgrywasz scenariusz, który ktoś dla ciebie przygotował. Po prostu zaprojektował tą grę, wymyślił te questy, a ty tylko je po prostu odkrywasz i przechodzisz dalej. A mówię, jak wujek Piotrek zagra w ten sposób karty, żeby mnie upokorzyć, że chce wywrócić stół, to żaden z nas się tego nie spodziewał, siadając do stołu. Nie? I to jest piękne, no, piękna różnica. Spodziewać się tego po tym pięknym chłopcu. Także wszystko jest na bieżąco budowane, tworzone w oparciu o naszą kreatywność i wyobraźnię. To jest piękne. O losowy dociąg, o sytuację na planszy, o to, jaką ty weźmiesz frakcję, jakie ty masz mocne strony i tak dalej, prawda? Jak ty mi też przywalisz w brzuch z tego, z kolanka. I ile mi zębów zostanie po tym uderzeniu. Więc u nas to widzę, że też się od jakiegoś czasu pojawił ten taki styl grania dla samego grania, nie? Nie dla zwycięstwa, tylko po prostu radości z rozgrywki, nie? Wiesz co, jak już tak dryfujemy właśnie w różnych kierunkach, na przykład ostatnia partia Portfiolem mi się bardzo podobała, bo żeśmy grali bardzo szybko. My podejmowaliśmy mnóstwo nieefektywnych decyzji, ale mnóstwo rzeczy się działo na planszy. Nie śledziłem całego rynku kart, tylko ta karta na ten moment mi się podoba, biorę ją i na niej będę budował. Jeśli bym siedział jeszcze 10 minut, być może bym znalazł inną jeszcze troszkę, ale to było 10 minut przedłużone, czekanie i tak dalej. A tutaj jest fajna jakaś zabawa. Szybko żeśmy lecieli, dużo się działo, dużo rzeczy złych dla mnie, ale było fajnie, bo taka przygoda była i po chwili ona też temu mi się wydaje, że sprzyja. Bo w renesansie coś takiego, to ta przygoda skończy się po 12 minutach końcem partii, a tutaj można się troszeczkę potem podroczyć. Tak, wydaje się, że w renesansie te karty są zbyt różnorodne. W Porfirianie troszkę są podobne. Taki biznes i tyle. W Porfirianie trudniej jest osiągnąć na dwóch graczy. Więcej czasu wymaga przechylenie tej szali. Pokonanie, tak, Fran Diaza. Jest więcej czasu, może tak. Nie Fran Diaza, tylko tego. Fran Diaz, tak. Fran Diaz to jest autor Polisa. O właśnie. A jego też muszę pokazać. Tak.
Dobra, wracając teraz do Samuel Warsa, właśnie, bo żeśmy już po wszystkich tytułach przeszli. Co ci się podoba w Samuelsach? Tak w paru słowach. Znaczy mechanicznie podoba mi się te decyzje polegające na wyborze jednostek, to znaczy czy chcę iść w mocne, duże jednostki, czyli się przyczaić powiedzmy trochę, zebrać mana i wystawić jakiegoś czempiona, czy idę raczej na cienkich jednostkach, ale bardziej zalewam przeciwnika atakami. Bardzo mi się podoba ten mechanizm tych budowania murów. Budowania tych murów, z których się później tak jakby z których przywołujesz jednostki, tak. Czyli tak jak przesuwasz swoje linie frontu cały czas to do przodu. Nie mury, tylko wrota jakieś takie. No. Więc to jest. No i samo to, że daje to troszkę na miastkę takiego bitewniaka, że mamy tą przestrzeń 3D, którą ja no, niesamowicie lubię. Tak. No, ostatnio nawet przyniosłem ci prospekty reklamujące Infinity, system figurkowy, żeby sobie popatrzył na zdjęcia. Za którym bardzo tęsknię właśnie, za tym wejściem właśnie w ten system 3D. No tutaj mamy tą planszę, po której się też przemieszczamy. No ja ze Summonersów zrezygnowałem ze względu na Skytira, który mamy, który też daje nam tą możliwość pohasania po planszy, po naparzania się. Też jest oparty na systemie deckbuildingu, tylko tam już jest bardziej złożony ten deckbuilding, bo przed partią sobie normalnie budujemy. Ale to jeszcze za chwilkę przyjdziemy, tak. Nie? Do Skytira. Więc podoba mi się dynamiczność, kości dodają emocji. Tak, kości są fajne, bo to prawdopodobieństwo 85% to jest prawie pełne, ale to fajnie oszukuje twój mózg, bo zwróć uwagę, jak ty atakujesz, to no, niech pierwszy powie, kto gdzieś tam w głowie nawet jak rzuca kostką tylko na szóstce, na sukces, to nie wierzy, sobie, że... nie wierzy w to, że ale co, mi się nie uda? Ja nie dam rady tak rzucić, żeby ta szóstka weszła? Nawet jak sobie, jak mówi na głos zupełnie co innego, to gdzieś tam w głębi ducha zawsze wie, że to się musi udać. Że nie ma opcji, żeby się nie udało. A przy 5 na 6 to już w ogóle. A później się że dzieją różne rzeczy. No z reguły będzie wypadał sukces, ale zdarza się też i porażki, gdzie akurat tego jednego hitpointa zabraknie i to już odwróci los meczu. I to jest fajne, bo dzięki temu gra nie jest taka zupełnie szachowa, nie jest tak zupełnie policzalna, bo to by wydłużało rozgrywkę. A dzięki temu ja sobie mogę powiedzieć, kurczę, 4 muszę obrażenia zadać, rzucam 5 kośćmi, no na pewno się uda, nie? Tak, jeśli jeszcze uda, otoczysz go kilkoma swoimi wojakami, no, sukces jest praktycznie murowany. No, nie wiem, nie potrafię określić, skąd wychodzi na przykład przewaga Summon Euros nad tą Lumerią, którą graliśmy jakiś czas temu. Kurde, w Lumerii zupełnie nie było tych emocji. System po prostu zerżnięty, prawie że 1:1 z Summoner Warsów. Też masz karty, które się tam symbolizują twoich wojowników poruszających się po mapie. Ale... tam znowuż to bardziej przeszło w taki troszkę eurooptymalizację. Tam miałeś zarządzanie tymi umiejkami. Włączałeś, wyłączałeś, tak jakby wiesz, one były tapnięte, nietapnięte. Jak je zużyłeś, no to musiałeś czekać, się znowu naładują. I manewrowanie tym chyba nie do końca mi się podobało. Tutaj jest to wszystko ładniej spięte. Mamy tę kartę, tę rękę kart i tyle. I sobie wybieramy te umiejki, które są na kartach, odpalamy. Więc... mimo wszystko Lumeria starała się być takim polskim Summon Warsem, ale w moim odczuciu się nie udało zupełnie. Do Summon Warsa bardzo chętnie siądę dalej. No to jeszcze ja tak powiem, co mi się w Summon Warsach bardzo podoba. Pierwsza rzecz, która też właśnie tak przesądziła o tym zakupie, to jest... czas? Czy druga, tak? Czas też jest fajny, bardzo na rozgrywkę, bo to jest w godzinę, myślę, że spokojnie, pewnie jak już gracze są grani, to no. W 40 minut, może nawet w 30 się, w zależności pewnie od razy. Tak się potoczy, tak. No. Będą te partie się zamykały, ale ten właśnie element przestrzenny, tak, czyli poruszanie się po planszy, ten ruch on przypomina mocno szachy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo często właściwie się ortogonalnie tylko poruszamy, to być może są jakieś jednostki, które łamią te zasady, ale niby to jest bardzo ograniczone, a już daje mega fajne pole do popisu, bardzo dużo wprowadza do rozgrywki, mimo że się poruszamy tylko właśnie w pionie i w poziomie, to już sprawia to, że większość jednostek ma jakieś ograniczenia, że jakaś odległość, że musi być czasami chcesz być w większej odległości, czasami w mniejszej, nie chcesz, żeby ktoś ci wszedł w drogę. Ile razy miałem właśnie w trakcie tej jedynej partii coś takiego, że och, jakbym tego jednego punkciku ruchu... A nie kojarzy ci się to trochę z grą, na której się oboje wychowaliśmy, czyli tak jakby ktoś z Heroesów Might & Magic wyciął po prostu ten element bitwy?
Ale w Heroesach Might and Magic tam element, trochę może też, ale tam ten element przestrzenny w zależności od jednostek nie był aż tak kluczowy, wiesz? Znaczy to grało też, ale tu bardziej to odczułem, wiesz? Mhm. Tutaj bardzo, bardzo ważny był ten element. Mi się to bardzo podobało, bo jest prosty, ale już bardzo fajne, ciężkie decyzje wymusza na graczu. Mhm. I to mi się podobało. Fajne karty z fajnymi umiejkami. Podoba mi się to takie... Tak byś miał zastąpić słowo fajne czymś innym. No dobrze, interesujące, tak? I dlaczego? Dlaczego jest fajne, czy dlaczego jest interesujące? Interesujące jest dla mnie bardzo to, że mamy, jest pewien balans i takie zapobieganie snowballowi wprowadzone do gry. Przede wszystkim na przykład ilość jednostek, przepraszam, nie jednostek, ilość ataków, które możemy, tylko trzy ataki w fakturze. Tak. Mhm. Czyli ta gra też niekoniecznie się sprowadza do tego, żeby zalać po prostu całą planszę pięcioma, sześcioma czy ośmioma jednostkami, bo i tak aktywujesz trzy. Być może to nie ma sensu tak naprawdę. Gobliny, pamiętam, miały taką umiejkę, że łatwo, szybko wystawiały duże ilości po prostu jednostek. Ja właśnie grałem tymi goblinami. A, tak? Okej. Okay. Mhm. Nie wiem, jak one tam się zmieniły w drugiej edycji. Jeden atak jeszcze miał dodatkowy, ale ten. Ale mimo wszystko miałem tak, że miałem mnóstwo tych jednostek, a i tak trzema aktywowałem. Mhm. I teraz jakbym grał drugi raz, to prawdopodobnie zagrałbym nieco inaczej, tak? Że nie ma sensu wystawiać pięciu, czy sześciu, czy siedmiu jednostek, być może cztery. Tam się do końca musisz pilnować. Ja pamiętam rozgrywki te online i byłem pewien już wygrany. Za bardzo, wiesz, tam szybko zacząłem, gdzieś tam do przodu wyrwałem i on mi zaraz ciach uwalił i kurczę, smutno mi było. Kolejna rzecz, która mi się podoba. W tej grze jest mnóstwo powrotów. Mieliśmy kilka razy taką sytuację, że mnie już Kamil, bo z Warlock, ja akurat grałem, pozdrawiam, zdmuchnął mnie z planszy. Ja wracałem na tą planszę. Za chwilę ja mu prawie wszystkich z planszy pousuwałem jednostki i tak żeśmy się gdzieś tam przepychali, więc to mi się też bardzo podobało. Podoba mi się to, że są... A, podoba mi się, mimo wszystko mi się podoba, chociaż to też zależy, to jest cecha gry tak naprawdę, to, że nie ma reakcji w turze przeciwnika. To też bardzo upraszcza grę, bardzo upraszcza zasady. Skraca czas gry. Tak, ale... I też jest, sprawia, że gra jest mniej wredna. Ona dalej jest taka, że jak ktoś ci przywali, to czujesz, że te jednostki ci zginęły, że dostałeś teraz niezły łomot w danej rundzie. Ale to nie jest takie dewastujące, że zaplanowałeś sobie właśnie całą turę strategicznie. Pozdrawiamy, tam 8 ruchów. Grę o Tronę LCG. Tak, 8 ruchów tutaj już strategicznie jakieś wielkie kombo, żeby odpalić, a później ktoś zagrywa jedną kartę i mówi. Wrzuca ten piach przysłowowy w tryby, po prostu i tryby się rozpierdzają. Nagle zamiast zadać 15 obrażeń, to jeszcze ty otrzymujesz 3. Troszkę to jest w Skytearze, bo tam jest ten opcja przerywania. Ale to ja się do tego cofnę. To jest cecha gry, która zasadniczo ja lubię. Ja lubię reakcję, bo to przestrzeń do designu, do fajnych efektów, do kontry i tak dalej, właściwie daje ci nieograniczoną, ale to bardzo komplikuje rozgrywkę. Bardzo komplikuje zasady i później bardzo komplikuje też w trakcie partii, że pierwsze X partii wygląda tak, no to ja zagrywam tak. No nie, nauka nie jest bardziej tak frustrująca. To ja zagrywam tak, a to ja to kanceluję. Nie możesz tego skancelować. Dlaczego? Bo to i tamto. A nie, bo mogę, bo to. No to ja kanceluję twój kancel i tak dalej. Nie? Na przykład. Ja do dziś pamiętam tego łysego z gry o Tron LCG, który czyścił cały stół. Marysy. Pozdrawiamy. Tak, a później on zdradził, tak? Bo żeś powiedziałeś, a słuchaj, ja mogę tą kartę tak zagrać? Możesz. No możesz. Ale ja też ci mogłem to skancelować, tylko że niestety już nie miałem. Ale to jest właśnie piękne w tych grach. Czy mogę tak to zagrać, nie? I okazuje się, że nie ma tego wprost napisane, ale daje nam to pomysł jakiś na... Jest w zasadach, ale wymaga to naprawdę już takiego mocnego zgłębiania reguł gry. I wracając do Summoner Wars, tutaj tego nie ma. Jest właśnie mega uproszczone, a mimo wszystko te karty naprawdę są ciekawe, naprawdę nie są też takimi deadbrainerami, nie? Że nie? Ja teraz ci zadam, po prostu doszła mi karta na rękę, zadaj 10 obrażeń z dupy i zadaję 10 obrażeń. Nie, musisz się ustawić, musi być w odpowiedniej odległości, być może musi być jakiś oznaczony. Przewidzieć ruchy przeciwnika, co może on ci w międzyczasie zaszkodzić, czyli też poznawanie nawzajem. A jeszcze właśnie, jak przeciwnik wie i później raz mu przyłożysz takim zagraniem, to później będzie się spodziewał tego zagrania i będzie się przed nim bronił, albo ty będziesz mu blefować, że chcesz to teraz zagrać i zmuszać go właśnie do tego, żeby on wokół no, tej karty, a powiedz tego zagrożenia... właśnie, jak wygląda wasza partia, bo ja jak grałem online, to tak bardzo łopatologicznie. Te karty wojowników wchodziły na stół, a umiejki już rzadziej, bo są karty z wojownikami, a są karty, które rzucają jakieś czary i tym podobne, nie? Jak u was to wyglądało? Mówię. Kamil już fajnie kombinował, on miał taką trudniejszą rasę, niestety nie powiem, czy to była za rasa taka, że oni tam się wzmacniali wzajemnie. On już dużo kombinował, fajne rzeczy, kombos odpalał. Ja na początku grałem bardzo patologicznie.
później już zacząłem troszeczkę wykorzystywać te umiejętności, więc to też jest fajne w tej grze, że okej, okay, oczywiście jak będziesz pierwsze partie grał, no raczej o ile nie jesteś super jakimś doświadczonym graczem, to te skupisz się na wojownikach tylko, tak? Plus jeszcze na pewno są frakcje, które są dają większe możliwości do kreatywności i takich właśnie ciekawych zagrań. Albo taka brutalna siła po prostu. Brutalna siła. Ale to też jest fajne, bo każdy sobie wybierze. Możesz dobrać daną frakcję pod gracza początkującego. No, dlatego ciekawy był ten drugi set, który się nazywał Przymierza, gdzie oni wzięli każdą rasę i połączyli ze sobą, z dwóch tworzyli jedną. Ale to mówisz o pierwszej edycji? Tak, pierwszej edycji właśnie drugi korset właśnie. I tam na przykład powstały jakieś lodowe elfy czy coś takiego, nie? Więc to było fajne, tak jakby dwie zupełnie różne frakcje połączone w jeden styl. Mm-hmm. No tutaj też będą się na pewno bawić. Myślę, że też jest możliwość bez liku. Można zagrać online, tak, jeżeli ktoś nie. Tak, to jest fajne, bo można spróbować, tam są kilka podstawowych tych. Zmieniają się, można coś z jakąś subskrypcję ponoć kupić. Tak, i wtedy masz dostęp do większej ilości. No mówię, ja ją wziąłem, bo naprawdę bardzo mi się podoba to kombinowanie. Wiem, że to jest gra, którą jak wyciągniemy za pół roku, za rok, za dwa lata nawet, tak, to, nie to ma, tłumaczenie będzie 5 minut, nie ma przypomnienia zasad. Partię i ciach. Nie będzie. Ja miałem chyba jedyne pytanie w trakcie całej naszej partii odnośnie jakiejś karty. A w sumie tak naprawdę chyba też dlatego, żeby nie doczytałem jej. Bo jakbym przeczytał ją dokładnie, to by wszystko było jasne. Tak, więc to też pokazuje to, co powiedziałeś, cechę tej gry, że ona w pewien sposób jest ograniczona, że nie ma aż takiego czytania po trzeciego wyrazu, po przecinku i tak dalej, zastanawia się nad interpretacją. Ona w swoich przekazie jest bardzo prosta, ale mimo wszystko daje pole do kreatywnego grania. No, więc to i, trzeba powiedzieć. I też od razu powiedzmy sobie wprost, to jest tak, jeżeli ktoś chciałby spróbować właśnie gier takich, nazwijmy to właśnie tych... kompetytywnych? Takich pojedynkowych? Pojedynkowych, to dueling games, tak, pojedynkowych. To według mnie to jest bardzo fajny sposób, żeby gdzieś tam zacząć tą przygodę. Natomiast nie oszukujmy się, to nie są gry euro. W sensie tutaj jak w grach euro wielu jest tak, że jak przegrasz grę, to i tak się fajnie bawiłeś, tam rzadko kiedy są jakieś takie druzgoczące różnice w punktacji, nawet jeżeli są, to są to raczej takie jest na koniec zdziwienie, że o, naprawdę taka druzgoczona. Tak, często te gry wspomagają cię, żebyś ta porażka nie była jak dotkliwa i jakoś tam jeszcze... Tutaj może tak być. Mhm. Może tak. Ja akurat nie miałem takiej partii, ale te gry pojedynkowe tym się też charakteryzują. To jest, nie wiem, kolejny taki wniosek z naszego grania, że potrzebny jest ten pierwiastek sadomaso, żeby do tego rodzaju gier sobie zasiąść i się nauczyć nimi bawić i czerpać z nich satysfakcję. Musisz się zadać przeciwnikowi ból, no i sam też ten ból znosić. Tak, i być przygotowanym na to, że też dostaniesz w łeb. No dobra, czy co, jeszcze chcesz do Skytira nawiązać? Nie dla każdego gra jest. Tak, ale to za chwilę jeszcze przejdziemy sobie do Skytira, a ty teraz powiedz o tym, o czym właśnie miałeś? No właśnie, ja cały czas mam problem z wymówieniem, bo to też nawiązując do tej losowości, Chancellorville 1863. Chancellorville 1863. Gra zbiera bardzo duże. Co to jest za gra, powiedzmy? Pochwały. Gra jest typowo takim bitewniaczkiem, takim taktyczną walką pokazującą konflikt w mniejszej skali, nie jakaś ogromna wojna, tylko właśnie bitwa wokół gdzieś tam jakiegoś młynu, chałupy i tym podobnych. To jest gra wojenna, historyczna. To jest tak, wojna secesyjna, północ kontra południe. Odzorowany bardzo ciekawie konflikt właśnie tej bitwy w tym tytułowym miejscu. Dwóch generałów postają naprzeciwko siebie. Dużo bardzo ciekawych mechanik, które się bardzo elegancko spinają. Gra polega na tym, że mamy wystawione bloczki na planszy. Każdy bloczek ma swoją żywotność. Czy go aktywujemy, czy on obrywa obrażenia... Przeciwnicy nie widzę, tak? Czyli jak w strategii, rozumiem. Nie. Większość jednostek jest wystawiona na mapę, część jednostek... Ale czy przeciwnicy widzą, jakie jednostki mają? Czy to nie są bloczki, tylko to są po prostu... A chodzi ci siłę bloczków, tak? Widzą tak, bo jest żywotność. Nie ma ukrytej informacji. Nie ma ukrytej informacji. Jedyną ukrytą informacją są bloczki, które wchodzą w trakcie gry. Zarówno atakujący, jak i broniący się. Atakujący ma chyba 3 jednostki, broniący chyba ma 2. Ukryte gdzieś są, jest kilka miejsc, które może się rozstawić, więc wiesz gdzieś w tych miejscach są, ale nie wiesz dokładnie, w którym miejscu przeciwnik je wystawi. Więc to jest bardzo fajne, bo po prostu w trakcie gry... To się programuje za jakąś zasłonką. Tak. Więc masz mini mapkę za zasłonką i tam leżą twoje te. Mhm. Więc gra oparta na
Card driving tak naprawdę. Masz talię kart, która jest też jednocześnie timerem, czyli jak się skończą karty, to się kończy gra, bo to jest na tyle rund rozpisane. Wspólna talia? Czy... Nie, każdy ma swoją. Okay. No i karta, i na karcie są informacje. Duża akcja, mała akcja, czyli duża akcja to jest potężniejsza dla danego działu, mała akcja no to jest słabsza akcja dla drugiego oddziału, czyli tak jak może dwa oddziały aktywować. Mm-hmm. Dodatkowo jest tor kart do kupienia. Zbierasz w trakcie gry surowce, za które możesz sobie kupić karty, które łamią zasady, nie? Mm-hmm. To jest bardzo fajne. Niektóre karty, odpalasz... Od razu wiesz, kupujesz, coś się tam dzieje, odpalasz, ale w większości to są po prostu, które sobie tworzysz na rękę i sobie w dowolnej dla ciebie dogodnej chwili odpalasz. Atakujących jest dużo, no bo wiadomo, tak to musi być ich więcej, mm-hmm, żeby mieli jakąś szansę. Czyli obrońcy mają jakąś tam przewagę, tak? Może bardziej terytorialną pozycję, bo to, co jest fajne w tej grze i mi się podoba, to jest odzwierciedlenie ukształtowania terenu. Mm-hmm. To jest bardzo prosto rozwiązane z strzałeczkami. Tam powiedzmy niebieska strzałeczka w stronę broniącego się oznacza, że atakujący ma przewagę, odwrotnie czerwona, no to oznacza, że atakujący ma gorzej, więc to tak symbolizuje, czy walczysz przez rzekę, czy pod górę idziesz, czy z góry zbiegasz. Więc to jest bardzo fajne. Co ciekawe, z czym się nie spotkałem do tej pory, to... Czyli można powiedzieć, że ta plansza jest taka trochę trójwymiarowa, bo ma tak, lewo, prawo, góra, tak, dół. Tak, są rzeka do przejścia brody, nie, i tak dalej. Mhm. Co ciekawe, zazwyczaj jest tak, że tam chcesz nagromadzić jednostki razem, żeby mieć silniejsze uderzenie, tak jak w takich harze, nie? Ustawiasz kilka leweczków. Tutaj działa to na twoją niekorzyść. To znaczy, jak dojdzie do sytuacji, że powiedzmy połączysz swoje jednostki albo w ramach odwrotu one się połączą i ktoś je zaatakuje, to oba oddziały dostają obrażenia. A wcale nie są mocniej, więc moim zdaniem to troszkę tak jakby symuluje chaos na bitwie, nie? Że to jest tak mały obszar, że tam raczej nie dążono do tego, żeby te oddziały się łączyły, tylko żeby działały precyzyjnie, nie? Jak w szwajcarskim zegarku. Więc ja tak to odebrałem, bo grałem tylko dwie partie, więc to też takie gadanie, wróżenie z fusów. No na trzepaku. Tak, na trzepaku dokładnie pasuje tutaj do naszej serii. I co? No i gra w założeniach wydaje się świetna, bo ma proste zasady, ma bardzo ciekawe decyzje, bo aktywując ten oddział osłabiasz go. Pozbywasz się też tej, bo sobie możesz na ręce trzymasz karty, dobierasz na rękę, nie? No i wyrzucasz tą kartę, wiesz, że ona już nie wróci, więc ten oddział już będzie miał coraz mniejsze szanse na to, że będzie aktywowany, przynajmniej w tej takiej mocnym wariancie. Okej, czyli to fajnie symuluje jakieś tam zmęczenie, spadek tak. morale. To tak jakby zbiórka jest wszystkiego, nie? Głównie... To, że oni jakieś obrażenia też dostają, tak. gdy atakują. Dodatkowo każdy z nas ma tego swojego generała, który ma jakieś umiejętności. Zazwyczaj to są doraz na grę do użycia. I są mocne, więc to też można wpleść fajnie w strategię. Dodatkowo można budować zasieki, które ci pomagają podczas ataku przeciwnika. Nie? Można maksymalnie trzy kosteczki położyć, czyli tak jakby trzy razy zbudować te zasieki. Kiedy zbudujesz taki pełen komplet zasieków, to możesz aktywować tą jednostkę bez straty tych morale, nie? Więc to też jest fajne. Czy morale są, tak? To w sensie morale to mówię ten hit point. No, jeśli one spadną do pewnego poziomu, to wtedy za każdy test musi być. Każde działanie musi być przeprowadzone testem już na kostki. Mm-hmm. Może się nie udać i mogą oni, wiesz, zdezerterować coś. Więc głównym celem atakującego jest zajęcie dwóch, chyba z czterech lokacji. Na mapie masz chyba cztery lokacje i jeśli na koniec rundy obrońcy dwie lokacje będą zajęte przez przeciwnika, no to atakujący wygrał. A powiedz mi, gra się też na wyniszczenie, czyli jeśli któraś ze stron, tam nie pamiętam ileś tam oddziałów musi pójść rozsypkę, no. Co chcesz też? A powiedz mi, a na przykład zmienność między partiami, co generuje? Bo setup jest jakby statyczny, tak? Rozumiem. Tak. No w głównej mierze to te jednostki, które się pojawią później w tajemnicy, nie? Rynek kart z tymi umiejkami to są mocne rzeczy też, więc to też wygeneruje ci. Dociąg kart też ci aktywuje pewne oddziały, pewnych nie, więc trochę jak wojnie pierścień, tak jakby dociąg generuje, którymi oddziałami zaczniesz grać, nie? Aczkolwiek nie jest to aż tak determinujące, jak wydaje się, jak w WoPie. No i co, gra wydaje się tak z mojej powieści, no ideą. Dodatkowo jeszcze krótki czas rozgrywki, no ale ma... Wiesz co, pierwszą partię to mnie rozwalił tam, nie wiem, 20 minut czy coś takiego. Drugą partię do połowy
gdzieś deku doszliśmy i przegrałem. No i tutaj dochodzę do takiego największego zarzutu do tej gry, który się pojawił, ale no kurczę, dla mnie to jest za mało pograny, ja bym to jeszcze spróbował. Mianowicie problem tych cholernych szóstek. Tam jak rzucasz na wynik walki, właśnie od tego jaką masz siłę i tak dalej, rzucasz różną ilością kości, jakie pary wypadną, takie rzeczy się dzieją. Może być tak, że sam siebie uszkodzisz, nie? Jak wyrzucisz nisko. Jak najlepiej chcesz wyrzucić dwie szóstki, bo wtedy przeganiasz... Jak atakujący. Przeganiasz przeciwnika, zmuszasz go do opuszczenia pola. A obrońca coś rzuca jakimiś szóstkami, czy nie? Nie, może dzięki zasobom zabrać ci kość, ustawić ją na jakiś dowolny wynik, nie? Okej. Okay. Tylko przerzuca, nie? Czyli ogranicza ci trochę, trochę możliwości. Ale problem jest tego typu, przynajmniej tak wynikało z tych partii, jeśli przeciwnik się po prostu nastawi na ciągły atak tych miejsc, które dają mu wygraną, to w końcu prędzej czy później wyrzuci te dwie szóstki. Spychając się. Wtedy ty masz rundę, żeby wykonać te, powiedzmy, dwa, trzy rzuty. Takim brute force'em. Tak dwa, trzy rzuty, żeby się odbić i znowu te szóstki wyrzucić. Jeśli ich nie wyrzuci, przegrywasz grę. Bo co? Bo tych miejsc jest cztery. A mogą wybiec na przykład z tych okopów? Mogą. Mogą wychodzić z okopów, też podejmować ataki, nie? Tylko właśnie, do czego zmierzam, bo masz chyba cztery miejsca, z czego dwa jesteś w stanie obstawić, no czterech wszystkich nie obstawisz. No tak. Więc przeciwnik z reguły zajmuje jedno miejsce, no i walczy o te jedno pozostałe. Czyli tylko jedna to tak. Parę szóstek. Więc była sytuacja, że ja, wiesz, byłem w zasiekach, trzy zasieki, obok wspierający oddział, nie? Wypchnął mnie, no i ja dwoma oddziałami zaatakowałem, żeby go wypchnąć, nie udało mi się szóstki wyrzucić. No i koniec. Brakuje mi tutaj elementu, który jest w wojnie o pierścień, bo no ja rozumiem, że atakujący mogą też wygrać przez atak. No ale zobacz, w wojnie o pierścień tak naprawdę są nikłe szanse, że broniący się wolne ludy wygrają w bitewnie, nie? Wojennie. Jest ten pierwiastek Froda, którego nie jest w stanie zatrzymać do końca przeciwnik. Czy to jakiś zegar gry jest, prawda? No jest w stanie osłabiać tego Froda i tak dalej, ale to już musisz mieć też strategię, to nie jest tylko zegar, ty musisz mieć strategię, jak tym Frodem dobrze dojść, w dobrej kondycji i wrzucić ten pierścień. Tu mi tego brakuje takiego innego elementu na wygraną, poza tym albo przetrwaniem do końca, bo to jest jeden warunek zwycięstwa i obrońcy wygrywają, albo pokonanie atakującego. Tylko ty jak jesteś broniący, to ty nie chcesz tracić słabych pozycji na rzecz wychodzenia z okopów i atakowania. Obrońca nie ma jakby powodu, żeby wyjść z nory, tak? Bo właściwie tylko na tym traci. Zostaje mu tylko bronienie się, a atakujący może sobie tam... Były sytuacje fajne, taka sytuacja, no bo mówisz tak, są te cztery punkty do zdobycia, tak? Dwa atakujący ma zdobyć. A taka sytuacja, że no okej, jedno tam zdobędzie sobie i powiedzmy jest ten taki jeden punkt sporny, tak? Dwa są bezpieczne. Nie da się przesunąć jakoś tych oddziałów, osłabić te dwa punkty, powiedzmy nazwijmy to w cudzysłowie bezpieczne, żeby one gdzieś z boku manewrem te główne siły atakujące, ten trzeci taki najbardziej oblegany. Wiesz co, no, u nas to wyglądało w ten sposób, że ten... Taka kawaleria z odsieczą po prostu, która by przybyła. No, brakuje mi dla obrońcy jakiegoś wsparcia do odbicia, nie? Tak. Albo, on jest skazany na wyrzucenie dwóch szóstek i tyle. Albo to, co mówisz, że jeszcze jakaś zachęta, tak, dla tego obrońcy, żeby wyszedł z nory i gdzieś tam... Były fajne sytuacje, że na przykład Marcin mnie tam zaatakował, nie wiem, tam od generała, południa gdzieś... Tak jak na przykład w Sekigaharze, tak, że jeżeli zginie jakiś generał kluczowy, to... Znaczy, być może, wiesz, tutaj ktoś się odezwie, kto pograł już tą grę i są sposoby na to ciekawe. No ja żałuję, że Marcin to sprzedał. Oni pograli jeszcze tam z swoim sąsiadem ze dwie partii i mówi, że ostatnia partia to były trzy rundy, gdzie po prostu no, wyrzucił te dwie szóstki, on już nie był w stanie wrócić i ja mimo wszystko tej grze bym dał szansę, bo dawała niesamowite emocje, bardzo ciekawe decyzje. Co mnie no, bolało, to mówię, był moment, że Marcin tutaj gdzieś tam przypuścił atak o stronę rzeki, przegoniłem go mocno, wiesz, zmusiłem go do odwrotów, no ale to wcale mi nie dało możliwości gdzieś tam dalej parcia naprzód, bo on i tak nadszedł z drugiej strony tymi oddziałami, których wcześniej w ogóle nie pojawiały jeszcze. Rozumiem, że to jest po prostu taka bitwa, tak? Gdzie obrońcy po prostu muszą przetrwać i tyle. I nie za bardzo mają pewnie historycznie w jakiś sposób uwarunkowane. Także to nie jest taki konflikt symetryczny, że się bierzemy po prostu jak bokserzy na ringu. Tylko jedna osoba po prostu się modli o to, żeby dożyć ileś tam czasu. No i niestety może się w ten sposób zdarzyć, że
całkiem ciekawa partia, nagle puch, zniknie, bo udało się atakującemu wyrzucić dwie szóstki. I to mnie bolało, bo gra naprawdę bardzo mi się podobała. No Marcin po cichu sprzedał, nie wiem tam. To bym się nawet zastanawiał, czy do niego nie odkupić, bo ja chciałbym się jednak z tym tytułem zmierzyć, z tą losowością. Bo zrobiło naprawdę bardzo dobre na nie wrażenie. No ale no nic, ciekaw jestem właśnie, czy tam ktoś nas słucha, kto to pograł w to więcej i spotkał się z tym problemem. I jak to się udało rozwiązać, jak obrońcy mogą sobie z tym tak poradzić. No, taką strategię. Trochę tak jak mi zrobiłeś w Sobosach teraz, kiedyś Rush Tower, tak to się nazywa? Czyli po prostu taki ostry atak na przeciwnika bez względu na środki, nie? Jak to zahamować? Więc no, u mnie no, chętnie bym to popykał jeszcze. A powiedz mi, bo to już jest chyba druga gra w serii, że tak powiem, tak? Ta pierwsza podobno była gorsza, bo to też właśnie tutaj namierzyłem to z gabinet graczy właśnie na swoim fanpage'u polecał. Zarówno jedną i drugą, chociaż no, też przyznał, że ta pierwsza to tak widać takie niedopracowanie, że ten drugi tytuł jest znacznie lepszy. Okay. Dobra, to Marcin odkupi i będzie nowa. No albo sam gdzieś się szarpnę, bo ona jest dostępna. Tobie coś, co tam jeszcze zostało z takich... Skateera możemy jeszcze szybko odpowiedzieć parę słów. Bo, no właśnie, bo dlaczego tego Summoner Wars, że mi nie ten, tak długo żeśmy się wstrzymywali przed zakupem? No główny problem był właśnie Skyteer, tak, który jest, no nie oszukujmy się, grą... Skyteer. Skyteer właśnie. Keyforge, Ortus Regni. Tak, ale Skyteer... jest najbliżej, tak. Pod tym względem właśnie ruchu przestrzennego, gdzie tak. Zresztą ten ruch jest dużo bardziej jakby złożony. Można no bo tam masz heksy, więc masz sześć tak jakby opcji do ruchu. Tak, no dokładnie, nie poruszamy się tak tylko ortogonalnie jak w szachach, powiedzmy, tylko zresztą też są i diagonalne ruchy, ale właśnie we wszystkich kierunkach. Tak zupełnie powierzchniowo. No i Skyteer po pierwszych tam dwóch partiach też zrobił bardzo dobre wrażenie. Tak, tylko no Skyteer jest, znaczy to co przesądziło, to jest po prostu ta zasad Summoner Warsów. Skyteer nigdzie się nie wybiera. Natomiast Skyteer no to już jest LCG pełnogębne, bo to jest gra, w którą trzeba po prostu grać. Bo nawet samo przypomnienie sobie zasad, później rozstrzyganie przy zagrywaniu kart, czy ja mogę tak, czy to działa w ten sposób, czy w inny, to potrafi troszeczkę, może nie zabić rozgrywkę, ale spowolnić ją na pewno. Natomiast możliwości właśnie samego deck buildingu przy mimo wszystko prostych zasadach, później tego kombinowania już w trakcie partii. Tak, każda z postaci ma ciekawą umiejętność, którą najlepiej jest gdzieś tam połączyć z inną postacią, żeby wyszło z tego fajne combo. Postaci ciekawe, interesujące. W normalnej takiej rozgrywce to powiedzmy draftujemy sobie te postaci spośród 28 postaci, to możliwości to jest... Wiesz, tam wszystkie postaci pewnie ze wszystkimi się nie kombują tak do końca, ale powiedzmy z 14 silnia, to jest wiesz, to jakieś milionowe w ogóle ilości kombinacji wychodzą. Do tego dochodzi ci ten deck kart, bo to jest tak naprawdę gra niby figurkowa z kartami, ale to jest tak naprawdę gra karciana z figurkami, tak, z planszą. Głównie ta siła gry jakby leży właśnie w kartach i tych umiejętnościach, tak, które karty nam, czy naszej postaci, czy deki, które budujemy, dostarcza. Więc nigdzie się nie wybiera, natomiast no mówię, to jest gra, gdzie widziałem bardzo dużo złych opinii na forum. Znaczy ludzie się rozbijali o zasady, o takie rzeczy, no próg wejścia. Ale prawda jest taka, że, no przepraszam, że tak powiem, ale to ludzie kupowali te gry w... Bo ładne figurki, nie? W założeniu, że to będzie prosta gra planszowa, tak, w którą zagrają właśnie tam z pięcioletnim synem czy dziesięcioletnim synem. I da się w to zagrać, ale to są gry, które wymagają już poświęcenia. W sensie trzeba siąść, trzeba zagrać kilka czy kilkanaście partii, żeby to zaczęło siąść i trzeba mieć stałego współgracza. A jak leży worek tytułów nieogranych, no to nie ma na to czasu. To w Summoner Warsa można się tak bawić, że się opali tą partię raz na pół roku. Tak, ja z Tymkiem pamiętam graliśmy przecież też no, starą wersję. A tutaj da się, jak gracze są już naprawdę dużo pograli w gry karciane, tak, w jakieś Magiki i tak dalej, to wtedy przebrną przez tego typu rzeczy. Więc no to jest po prostu zupełnie inny typ gry, który wymaga zaangażowania przede wszystkim. Wymaga ogrywania w miarę stałego. Ale mówię, nigdzie się nie wybiera. No jedyny minusik taki, który nam się rzucił w pierwszych partiach, ale to też może być mylące, że... Skyter. Skyter, tak mówię. Nie ma jakiejś polskiej nazwy na to? Nie. Co to znaczy po polsku? Skyter.
rozerwane niebo, coś takiego. Tak. Okay. To jakie minusy znaleźliśmy w rozerwanym niebie, to to, że ta wygrana na zniszczenie wież przeciwnika jest dużo cięższa niż wypełnienie jednego z celów. Tak, ale wiesz, to są różne warianty gry. Jest wariant, gdzie tylko jest właśnie zniszczenie tej wieży przeciwnika. Jest teraz jeszcze taka mapa w ogóle z jedną tylko ścieżką, bo tam nie wiem, czy pamiętasz, było taki two lane z dwoma ścieżkami i tym jednym domem, która w ogóle już partie trwają po 20-30 minut, czyli są jeszcze właściwie dwa razy krótsze. Jest plansza ta taka olbrzymia z trzema tymi ścieżkami, gdzie tam znowu już partie trwają po dwie i więcej godziny z sześcioma bohaterami. Mnóstwo jest wariantów, są jakieś już teraz te dodatki do gry solo. No teraz widziałem, to pozostając w temacie na trzepaku, że wydają, chyba się wychodzi nowa gra w tym świecie, uniwersum, czy nie? Tak jak... Horda? Tak, to się nazywa? To ta Horda to jest właśnie wariant solo. Aha. Solo. Nie, oni się raczej skupiają wokół tej gry. Mało tego, oni nawet zmienili nazwę wręcz z tam PvP... Players na właśnie SkyTeam, czy jakoś tak, jakby firma, tak, ta włoska firma, która się zajmuje. Natomiast to, co jeszcze przemawia za tą grą, to jest niesamowite w ogóle wsparcie, jeżeli chodzi o twórców. Tak. Ta gra to jest tak żywa gra, w sensie oni na każdy głupi komentarz na BGG odpisują, reagują. Na Discordzie non-stop są aktualizowane, znaczy właśnie, co ciekawe, jest bardzo mało tych update'ów i aktualizacji co do zasad. Ale cały czas trzymają tam rękę na pulsie. Jest mnóstwo statystyk, które wgląd mają wszyscy gracze odnośnie na przykład, które frakcje, ile zwycięstw mają, czy tam pierwszy gracz wygrywa procentowo, ile gier. I widać jak na dłoni przy już dziesiątkach tysięcy partii rozegranych, zalogowanych, że ta gra jest bardzo dobrze zbalansowana. Kolejna mega zaleta to jest, znowu jakby odniosę się do ludzi, którzy już pograli setki partii w tą grę, to jest to, że tam nie ma martwych kart. Ta pula kart nie jest jakaś olbrzymia w porównaniu z innymi jakimiś, nie wiem, Grą o Tronę, Trenerem i tak dalej, natomiast bardzo często, powiedzmy w tych FFG grach, to też zależy od gry, ale takie są, zapychacze. Tak, są karty, które są martwe, których nigdy się nie używa, może kiedyś jakimś cudem, wiesz, wyjdzie jakiś zestaw sytuacja kart, taka, że sprawi, że te karty odżyją, ale wiele z nich nigdy nie wraca i w ogóle jest, wiesz, takim memem się staje tak naprawdę, nie? Że tego tutaj nie, tutaj nawet karty, które się wydają bardzo słabe, później ktoś robi deck, gdzie po prostu są game changerami. Także no taki creme de la creme, tak? Mówię, trochę ludzi się chyba przejechało na tej grze. W ogóle powiem szczerze, że no niestety, ale te wszystkie collectibles w dzisiejszych czasach, to ile ktoś tylko właściwie w tym nie siedzi, to chyba tak przynajmniej na razie przeminął moment, tak? Znaczy inaczej, community do grania tego to jest nisza w niszy, tak? Jest inny trend klienta po prostu docelowego. Ma być gra kompletna, zamknięta, ewentualnie otwarta na milion dodatków, ale nie na zasadzie właśnie co chwilę wydawania nowych talii. No, nikt nie chce się, znaczy nikt, no, dużo osób po prostu odpuszcza zabawy poza grą. To ma być gra w grze, otwieram i gram, a nie bawię się przed grą czy po grze. A nas to kręci jednak ta zabawa. Też na początku tego w ogóle nie rozumiałem, ale grając troszkę w te trenera czy grę o trener CG, dostrzegam jak drobne różnice, jaki mają wpływ na ja to chyba najbardziej w bitewniakach też zobaczyłem właśnie. Wystawienie innej jednostki już tak jakby fajnie kontruje. Zmienia grę. Zmienia grę, daje ci zupełnie styl gry. No my sobie porozmawiamy na ten temat więcej w odcinkach ogólnie o grach, jak to ładnie nazwać, collectible? No, tak. Collectibles. Tak, więc tam gdzieś wrzucimy do jednego worka i bitewniaki, i kompetytywne LCG, karcianki. No i co? Jeszcze coś... Tyle. I tak żeśmy się rozgadali. Nie miałeś jeszcze coś na liście? Nie. No miałeś. Co miałeś? Jedną grę miałeś. Jaką? O której zawsze mówisz. Tak, już zapomniałem. Eldorado. Nowej edycji. Nowe Eldorado. Tak, czyli żeby z tradycji stało się zadość, musimy powiedzieć o grze, która jest absolutnie niedostępna. Znaczy można tak Pretend Play'a sobie zrobić na razie, ale będzie dostępna już, myślę, bo się pomału zbliża to P500, czyli oczywiście o Bertrapie od GMT. Ile masz partii już? 18? Pod 20, na pewno ponad 15. Mhm. 20 podchodzi. Taki szybki tylko update, bo już nie chcę tutaj spamować. Zanudzać. Dostałem designy nowych kart strategii. Nie wszystkie zmienione, bo tam przypomnę, że tam po 8 sztuk kart strategii każda ze stron ma unikalnych. Do przetestowania.
O co chodzi? Chodzi o to, że w ostatnich partiach, już nawet też właśnie jak z designerem grałem, pomału chodziło o to, że przy doświadczonych graczach bardzo ciężko, nawet nie to, że wygrać jest z Sowietą, ale wręcz zapunktować jest z Sowietą bardzo ciężko. W dużej mierze ze względu, dzień dobry, na pewien zestaw strategii. Jaką mają Afgańcy. Afgańcy, tak, czyli ci insurgents. Chodziło tutaj głównie o diskardowanie kart z ręki, tak, gdzie tam połowę kart z ręki, zakładając z dół, muszą odrzucić. Zmienione zostały między innymi właśnie te takie dwie najbardziej, bym powiedział, podejrzane strategie, takie psujące grę, psujące rozgrywkę. Fajnie, że coś się dzieje. Powiem ci, że w ogóle jak my żeśmy sobie na tak graliśmy tam jeszcze z takim kolegą Maćkiem Killerem z Discorda, to żeśmy sobie dyskutowali dosyć długo, co można by było zrobić, co można by było zmienić, żeby znerfować troszeczkę te karty, tak? Osłabić je. I powiem ci, że pomysły, jakie ci, nie wiem, deweloperzy czy designer właśnie podrzucili, to powiem ci, że bardzo mi się podoba. Zupełnie inne niż nasze pomysły. My raczej cały czas kręciliśmy się wokół tej karty, co ona w tej chwili robi, jak można by ją zmodyfikować, osłabić, wiesz, jakieś warunki dodać, a oni wyszli w ogóle z zupełnie... Nową kartą. Tak, z zupełnie inną kartą, ale z bardzo ciekawą. I powiem szczerze, że aż się prosi, żeby do tej karty co jakiś czas wydawać, nie wiem w jakim formacie, nie, bo to powinno być jakoś tanio dostępne, nowe strategie, nowe zestawy. Do tej gry chodzi się, tak, żeby wydać. Do Bertrapa, że już po wydaniu gry, żeby nowe zestawy nowe strategie. No wiesz, to teraz tak, to troszkę tak jak Fire in the Lake teraz wyszedł dodatek, po prostu zestaw nowych kart, nie? Tylko no, Fire in the Lake jest jakby w jakimś tam stopniu, powiedzmy, card driven, tak, w sensie no te karty robią ci grę. Tutaj tak naprawdę to jest taki... No one mają duży wpływ bardzo na rozgrywkę, te strategie, ale no to jest inna gra, to nie jest card driven. Znaczy... No tak, no bo ten, nie opierasz swoich strategii na rozkazach wynikających z kart, tylko strategia z kart jest takim dodatkiem, tak, do jest twory. Jest bardzo mocnym dodatkiem, ale nie, może zdeterminować grę, ale nie musi. O, może tak też. To twoje ruchy na mapie nie są zależne od kart w żaden sposób, nie? Tak. Więc tylko podsumowując, mówię, bo jeszcze nie grałem. Ja już jakby nauczyłem się, że można sobie... Na papierze wszystko tak, ładnie wygląda. Na papierze można sobie gadać, ale na końcu to stół i doświadczenie bezpośrednie zweryfikuje, ale pierwsze wrażenie jest naprawdę... Zobacz, no, naciągasz nas na koszty, bo teraz trzeba będzie znowu wydrukować na kolorowej drukarce kilka kart i włożyć w koszulki, a stare wyrzucić. Nie, no ale to dobra. Da się zrobić. Piton się śmieje z naszego tego warsztatu planszówkowego hakera. No ale dzięki temu gra no, ma dużo lepszy odbiór dla mnie niż granie online, nawet na TTS-ie. Mimo że i tak ten TTS dla mnie jest... O play. Tak, że TTS i tak dla mnie jest dużo ciekawszy niż te jakieś tam wasale i tym podobne, ale jednak jak spotykamy się, gramy na stole, no, rozmawiamy, to jest dużo fajniej. Dobra, wyszło materiału jakby za dużo trochę, ale tym teraz na razie żyjemy. Zapowiada się na jesień jakieś tam nowe pomysły na nowe odcinki. Chociaż zauważyłem jedną prawidłowość taką, nie wiem czy teraz zwrócić na to uwagę, że jak przestaliśmy nagrywać, to ludzie zaczęli subować nasz kanał, więc może chcą coś na tym przekazać. Skończcie panowie, zacie ze sceny. Macie suba, tylko przestań. Zróbcie miejsce dla młodych i sensowniejszych. No ale dobra, no, zobaczymy jak puścimy materiał, spadną suby, to będziemy wiedzieli o co chodzi. Także zachęcamy do formy kontaktu w ten czy inny sposób. Dzięki serdecznie. Pozdrawiamy.